Dzień dobry. Dzisiaj w ramach Design Stories Archi Day 2020 opowiem swoją historię na temat projektów powtarzalnych. 100 projektów w 100 dni, czyli jak projektować i nie zwariować. Opowiadanie kieruję do studentów architektury albo projektowania wnętrz, albo zarządzania, aby pokazać, jakie są możliwości rozwoju zawodowego w architekturze, w zarządzaniu projektami, w koordynacji procesów projektowych. Prezentację też kieruję do szefów pracowni architektonicznych, żeby podzielić się swoimi doświadczeniami, narzędziami, różnymi pomysłami. Kieruję również do zespołów albo do pracowni architektonicznych, które stoją na początku swojej drogi albo stoją przed podjęciem decyzji, czy wchodzić w projekty powtarzalne, czy nie wchodzić, jak się to robi, czego unikać, jak zarządzać i tak dalej. No i też kieruję do inwestorów, żeby zobaczyli, że teczka projektowa, teczka z projektem, to jest tak jakby linia mety. Natomiast cały maraton i przygotowania do maratonu, to za co odpowiada architekt, to jest ogromny, ogromny nawał pracy całego zespołu i wielu podwykonawców i wielu partnerów i sporego doświadczenia. Opowiadanie chcę podzielić na 6 części. Zasoby ludzkie, zasoby finansowe, narzędzia, miejsca i inne. W tych innych będą zarówno podpowiedzi, triki, jakieś tam elementy, na które warto zwrócić uwagę, ale przede wszystkim to, co jest nieprzewidziane. Tak naprawdę pracownia to są ludzie, czyli pracownia to jest najważniejszy element tej całej układanki, która pozwoli stworzyć serię projektów. Żeby zespół dobrze działał, musi składać się z odpowiedniej grupy charakterów. Jeśli chodzi o podział zadań przy serii projektów, podstawowy trzon zespołu to są oczywiście osoby, które kreślą, które projektują, które koordynują powstawanie projektu z branżystami, z klientami, z standardem projektowania, czyli jakimś kanonem, który tyczy się danej marki czy danej firmy. To jest trzon. Druga grupa naszych koleżanek i kolegów to są osoby, które nam asystują. Znaczy pomagają nam umawiać inwentaryzatorów. A to jest przy 100 projektach to było około 300-400 telefonów, a każdy po kilka minut. Także jak to sobie podzielimy, wychodzi na to, że wyszło nam około 2 tygodni jednej osoby non-stop, która siedziała, dzwoniła, umawiała naszych 12 inwentaryzatorów w całej Polsce. Inna forma asysty to jest sprawdzanie, kompletowanie, składanie, dorabianie zestawień ilościowych. Ja na przykład bardzo lubię asystować przy samym pakowaniu i wbrew pozorom spakować 100 projektów i umówić kurierów i zrobić listy przewozowe. Zajęło mi to 4,5 godziny, mając już gotowe szablony wcześniej przygotowane i adresy przygotowane i tak dalej. Przy większej ilości projektów ważne są również asysty nieobecne stale w pracowni, ale wspierające cały proces. Jest to przede wszystkim rzeczoznawca BHP, PPOŚ, czasem Sanepid. Jest to nasz informatyk, który właściwie mamy dwóch informatyków. Jeden to jest programista, który buduje nam narzędzia informatyczne, o których później opowiem. Narzędzia, które pozwalają nam koordynować cały proces zdalnie. Drugi tak zwany informatyk to jest nasze wsparcie odnośnie sieci, szybkości przesyłu danych, a przede wszystkim zabezpieczenia dostępu z zewnątrz na nasz serwer i zabezpieczenia w ramach różnych programów antywirusowych, haseł i tak dalej. Także te dwie osoby nie są na stałe w pracowni, ale cały czas mają oko nad procesami, które się tu dzieją. No i w ramach sytuacji nieprzewidzianych są w stanie dość szybko zareagować.
No, kolejna grupa asysty to są nasi podwykonawcy, czyli projektanci branżowi. Mówimy to o instalacjach sanitarnych, woda, kanalizacja, wentylacja i klima, ale również instalacje elektryczne, niskoprądowe i zwykłe. Oprócz tego bardzo duży udział w procesie mają projektanci oświetlenia, czyli firma, która bardzo szybko ma już szablon i potrafi nanieść swoje punkty, dodać obliczenia i włożyć swoją teczkę, swój wkład w projekt. Mamy cały czas grafików, którzy wspierają nas przy robieniu projektów, na przykład fototapet. W tej historii 100 projektów było około 80 fototapet, każda inna. Największa miała 6,5 metra na 3 metry wysokości. No i jeśli chodzi o zespół, to tworząc serię projektów, tworzymy go dla kogoś. I po tej drugiej stronie ważne są konkretne osoby, ważne są konkretne formy komunikacji. Niektórzy lubią bezpośrednio, niektórzy mówią panie inżynierze, niektórzy po imieniu, niektórzy z dystansem i mówią zawsze w liczbie mnogiej państwo, państwo, państwo. Także warto jest wypracować odpowiednie formy komunikacji, żeby ta komunikacja była sprawna, żeby wiedzieć, jak do kogo komunikat trafia, jak jest odbierany i jak wraca. Okazało się, że nasz klient, duża spółka, duża firma, jedna z większych w kraju, ma 40 minut opóźnienia na mailach. Znaczy, nasze maile wychodzą i na cały świat przychodzą punktualnie, w momencie wysłania praktycznie, a do klienta po 40 minutach. Coś takiego małego, niby nic, no ale jeżeli wysłaliśmy tych maili kilka tysięcy i okazuje się, że te 40 minut się pojawiało, no to można sobie wyobrazić, że ten zgrzyt gdzieś tam ma przełożenie na cały proces. Druga grupa tematów, już malutka grupka, ale ważna, to jest zaplecze finansowe. Tworząc serię projektów, łatwo się poślizgnąć i wyłożyć na finansach. Bo teraz tak, w tej chwili ta historia dotyczy 100 projektów w 100 dni. To jest konkretny jakiś tam projekt. Z reguły prosimy o jakąś zaliczkę, ale z reguły jej nie dostajemy, bo firmy tak nie działają. Firmy wręcz przeciwnie, biorą od nas kaucję gwarancyjną, która ma zapewnić przywiązanie, nasze przywiązanie, zaangażowanie do tematu, że się nie wycofamy w połowie, bo jednak to wiąże się z dużym procesem również po stronie inwestora. Także dajemy jakąś kasę jako kaucję gwarancyjną. Drugą kasę dajemy na zespół, który trzeba przygotować, sprawdzić wydajność, tak zwaną wydajność, to znaczy ile projektów w jakim czasie jesteśmy w stanie skoordynować, przygotować, wydrukować, sprawdzić krzyżowo, poprawić, sprawdzić drugi raz, wydrukować w odpowiedniej ilości kopii, uzgodnić, spakować. W międzyczasie jeszcze oczywiście projekty branżowe, a jeszcze do tego dochodzą wcześniej inwentaryzacje, czyli ile czasu zajmuje taki proces w przeliczeniu na osobę albo na stanowisko pracy. To jest łatwiej, bo osoba czasem jest na urlopie, czasem jest chora, natomiast na stanowisko. I teraz okazuje się, że akurat do tego projektu, sam projekt to były 100 dni, czyli 3 miesiące. Do tego dodajemy 2 miesiące, 3 miesiące przygotowania. Jest przetarg, o którym nie wiemy, czy wygramy, czy nie. To jest ryzyko nasze. Te 2 miesiące razy w tym przypadku to było 11 osób. Czyli mamy 2 miesiące po 11 etatów. To jest 22 pensje, 22 pensje. Potem jest ryzyko tego przetargu. Mniej więcej miesiąc na formalności. Tu już mamy 33 pensje. A potem mamy 3 miesiące pracy tych 11 osób, tak uśredniam. To znowu mamy tam 33, tu 30, 66 pensji. 66 pensji trzeba włożyć, plus kaucję gwarancyjną, plus opłacić inwentaryzatorów,
103 inwentaryzacje, plus opłacić naszych rzeczoznawców, BHP, PPOŚ i Sanepid. Każdy uzgadnia 100 projektów, plus dodać 100 projektów oświetlenia, 100 projektów elektryki, plus dodać narzędzia, które trzeba kupić i zasoby materialne, które trzeba zapewnić. Także jak widzicie tych 66 pensji plus tam inne, wychodzi z tego, że trzeba około 100 pensji włożyć w temat, w ten akurat temat, żeby potem odzyskać. Na każdym projekcie mały margines, jest mała marża, natomiast jak się to pomnoży razy 100, to jest tak zwana korzyść skali. Czyli 100 projektów po 2-3% marży, ale robi się z tego dość duża kwota na końcu. Tyle o finansach. Tak na marginesie, ten wykład jest, to opowiadanie, ta historia jest nagrywana po to, żebyśmy mogli my teraz, czyli ja i wy, którzy to oglądacie, napisać na czacie jakieś pytania, a ja na żywo jestem, mam nadzieję, że świat się nie skończy, jestem i mam nadzieję odpowiadać w miarę błyskawicznie na wasze pytania, również dotyczące te finansów. Następna grupa zagadnień to są miejsca. Nazwałem to miejsca, bo wbrew pozorom, ilekroć robię serię projektów, to miejsce jest dość ważne i ono jest wąskim gardłem. Projektuję też często restauracje i tam wąskim gardłem jest zmywak, bo okazuje się, że nie ma gdzie tych talerzy poodkładać. To samo jest u nas. Jeżeli robimy duży projekt, ważne jest miejsce, duży blat, gdzie by można było rozłożyć duży arkusz papieru. Jeżeli robimy 100 dużych projektów, to potrzeba odpowiednia ilość miejsca jest. My to rozwiązujemy w ten sposób, że mamy dużo biurek. Biurek mamy około 20 w tej chwili. Zajętych jest powiedzmy połowa. Natomiast oprócz tego mamy duże arkusze jakiegoś tam HDF-u czy MDF-u i kładziemy je między biurkami, tworząc całe przejścia i uzyskuję w ten sposób mniej więcej 9 metrów bieżących blatu, szerokiego, głębokiego blatu, gdzie możemy te projekty rozkładać, uzupełniać poszczególnymi rysunkami, stronami, zestawieniami, to wszystko podpisywać, przekładać, obwolutować. Ważne jest miejsce do archiwizacji, czyli te projekty my jako usługodawcy mamy obowiązek utrzymywać gwarancję, tą rękojmię całą na nasz towar przez 2 lata. A z reguły firmy chcą, wracają po 2, po 3 latach czasem z pytaniem. Także musimy wejść na półkę, ściągnąć, odczytać projekt, sprawdzić, kto się podpisał i tak dalej, i tak dalej. To było tyle a propos miejsc. Narzędzia. Narzędzia podzieliłem na hardware i software. Tak z grubsza. W hardware'ze. Tak obliczyłem dość szybko kiedyś, że przygotowując się właściwie do tego projektu i robię to za każdym razem, że potrzebowaliśmy 25 rys papieru A4. 25 rys to jest 5 takich pudełek tych dużych, czyli 5 pudełek. Potrzebowaliśmy 8 rys papieru A3 i kilka rolek 420, czyli tego papieru A3 w rolce. Czyli A1, A2. Planując naszą pracę, musimy przewidywać właśnie tego typu elementy. Papier to jest podstawowy, ale mamy potrzebny zapas tonera. Okładki. 100 projektów w 4 egzemplarzach to jest 400 okładek. I na Allegro, jeżeli szukam, czy w Skąpcu, czy gdziekolwiek, 400 okładek w moim firmowym żółtym kolorze, no nie zawsze są. Znaczy są, ale kosztują po 2 złote za sztukę. CD i obwoluty, to też jest ważne. CD wcześniej drukuję, to znaczy kupuję białe CD do nadruku, puszczam je na drukarkę i 100 płyt się drukuje. Nasz serwer umożliwia zdalny dostęp do danych. To znaczy, że o dowolnej porze każdy może wejść na nasz serwer upoważniony, ma weryfikację 2-etapową, wchodzi
i może wejść do konkretnego folderu, konkretnego pliku i otworzyć, sprawdzić, upewnić się i tak dalej. Same komputery to nie są jakieś rakiety. Działamy na Pentium i3 albo Pentium i5, bo nasze projekty są głównie w CAD-zie. Jeśli chodzi o wizualizację, to mamy osobno stacje graficzne, które obrabiają właśnie te duże grafiki, obrabiają wiski, obrabiają manuale, czyli podręczniki projektowania itd., itd. Przy 100 projektach komputer nie musi być rakietą. Ważne, żeby serwer był szybki i dość szybko kumulował dane, udostępniał dane i umożliwiał sortowanie ogromnej ilości danych. Jeśli chodzi o narzędzia software, no to teraz opowiem o aplikacji. Chodzi o to, żeby klient, inwestor przy serii projektów mógł monitorować postęp prac. My mogli monitorować postęp prac, żeby każdy z nas, projektant, asystent, inwestor, projektant branży, mógł wejść na stronę, wejść w odpowiednią zakładkę, czyli każda osoba widzi tylko to, co potrzebuje. Inwentaryzator nie widzi projektu, a inwestor nie widzi naszej komunikacji z branżystą, z inwentaryzatorem czy naszej wewnętrznej. Każdy widzi tylko to, co chce, natomiast każdemu wyświetla się komunikat: zrób w tym projekcie to, w tym projekcie to, w tym projekcie to. I jeżeli dana osoba zamyka jakiś etap, ta aplikacja od razu wysyła maila do następnej osoby w procesie z odpowiednią treścią, że w tym projekcie od tej chwili należy zrobić to. Albo że zaakceptowana jest inwentaryzacja, można robić aranżację. Albo że jest gotowa aranżacja, prosimy o wybór jednej z trzech opcji. Albo dostajemy komunikat, wybrana została opcja trzecia, możesz działać z projektem i równocześnie leci mail do oświetleniowca, wybrana została ta wersja, prosimy o projekt oświetlenia i tak dalej, i tak dalej. Te aplikacje to jest super sprawa i jeżeli tylko planujecie zrobić serię projektów albo to nawet nie muszą być projekty różne, zmiany lokatorskie, jakieś no, powtarzalne piętra w budynku itd., itd. Tu, gdzie są zaangażowane różne strony, żeby to dobrze koordynować, warto zainwestować w taką aplikację. Drugi element właśnie z tego software'u, poza aplikacją internetową, to są LISP-y. LISP-y, czyli małe programiki, które są zaszyte w naszych programach do kreślenia. I one pozwalają dwoma kliknięciami zmieniać cały układ warstw, albo zmieniać kadr, albo przechodzić między nie wiem, inwentaryzacją a wytycznymi elektrycznymi na tym samym rzucie. Pozwala to dość szybko, bardzo szybko pokazywać, wyświetlać na monitorze w tym samym miejscu różne informacje z różnych źródeł. To nie chodzi o X-refy, o podkładanie X-refów. Tu chodzi o szybkie żonglowanie warstwami. Także te LISP-y to jest ważna rzecz. Jeśli chodzi o oprogramowanie, to ważne jest, żeby programy były z tej samej rodziny, CAD w naszym przypadku. Używamy CAD-ów, ale również z tego samego producenta. Kolejne programy to są antywirusy. Bezpieczeństwo danych to jest ważna rzecz i bezpieczeństwo nasze sieci to jest bardzo ważna rzecz. Jeżeli robimy 100 projektów, inaczej, jeżeli pracuje nad 100 projektami 11 osób, każdy buszuje po internecie, dostaje prywatne maile, wchodzi na Facebooka, szuka jakichś tam informacji w internecie, wiadomo, że jest tam, można natrafić na jakieś nieprzyjemne spamy, maile czy programy. Przy 100 projektach antywirus jest obowiązkiem. Przy 10 obowiązkiem, myślę, że przy jednym też jest obowiązkowe. Także zachęcam do profesjonalnych antywirusów. Zdalny dostęp powiedziałem.
monitoring postępu prac robi ta aplikacja, ale też Excel, albo my używamy OpenOffice'a, to jest darmowy pakiet ofisowy, bardzo fajny, polecam. To by było tyle, jeśli chodzi o software, o hardware, o narzędzia. Powiedziałem o miejscu, narzędziach, o zapleczu finansowym, o ludziach. Teraz wchodzimy w takie sytuacje, to dość niedoprecyzowane. Ja to nazwałem zobowiązania. Projektując 100 projektów, trzeba mieć na uwadze, że te 100 projektów podlegają gwarancji, właściwie rękojmi. Gwarancja może być dłuższa, krótsza, ale rękojmi. I inwestor w swoim procesie tworzenia tych wnętrz też może wpaść w pośpiech. Trzeba być przygotowanym, że te dane, umiejętności, te narzędzia, że to wszystko przez 2 lata trzeba w jakimś tam procencie zabezpieczyć. To jest element kosztogenny, ale to jest też zobowiązanie długoterminowe. Kolejne zobowiązanie to do udzielania wyjaśnień. Znaczy, my dajemy projekt, zakładamy, że wszystko tam jest, ale inwestor, a właściwie wykonawca inwestora może nie doczytać czegoś. Zada pytanie inwestorowi, inwestor do nas, a my musimy pokazać, że na 7 stronie, w 3 akapicie jest opisane, że włączniki 130 cm nad podłogą. Albo cokolwiek. Szukanie zamienników. W projekcie mamy zapisane różne decyzje, natomiast mieliśmy taką sytuację, mamy takie sytuacje na bieżąco, że jeden z naszych 3 największych producentów kafli wycofał się, czy on został sprzedany, czy sprzedał się. I kafle, które były wpisane, przestały być produkowane. Jedne z podstawowych kafli wstrzymali produkcję i co teraz? No, musimy szukać zamiennika. Inne zobowiązanie to jest do zachowania płynności finansowej. My, podejmując się tematu jakiegoś, podejmujemy relatywnie spore, czy adekwatne zobowiązanie, że będziemy w stanie udźwignąć jakieś zapytanie, poprawkę czy coś. Przy mieszkaniu, przy sklepie, restauracji, sklepie, przy małym temacie to jest mała kwota, natomiast przy serii tematów ta kwota robi się odpowiednio większa. No i też warto jest zachować polisę. Nie tylko w czasie projektowania, ale później. Bo jak się okaże, że coś pomyliliśmy, a to się zdarza i wyszło to przy realizacji, to za to nie zapłaci inwestor, nie zapłaci wykonawca, tylko wykonawca, inwestor ma pretensje do wykonawcy, wykonawca do projektanta. Elementy nieprzewidzialne to jest coś, co można przewidzieć. To znaczy, można się zabezpieczyć na tyle mocno, żeby nieprzewidywane sytuacje nas nie zabolały. Najprostszy sposób to zapewnić sobie dodatkową ilość czasu, to wiadomo. Dam kilka przykładów takich nieprzewidywalnych elementów. Jedna rzecz to dość bolesna, to są urlopy po stronie inwestora, urlopy koordynatorów, przez co nie można dostać odpowiedzi, projekt leży, albo nie ma kogoś w zastępstwie. Także opóźnienia po stronie inwestora, po stronie klienta. Inne elementy nieprzewidziane to jest zmiany decyzji. Okazuje się, że budynek będzie remontowany, okazuje się, że kierownik powiedział co innego, koordynator co innego, inwentaryzator zmierzył jeszcze coś innego. Bardzo boleśnie odczuliśmy brak kuriera. Zrobiliśmy 100 projektów, zanieśliśmy to do punktu odbioru kurierów przed czasem, wszystko wyetykietowane, zeskanowane, pik-pik w systemie. No i zadowoleni czekamy, aż następnego dnia do 9 będzie to u klienta, bo zakupiliśmy taką usługę. Okazało się, że tego dnia akurat kurier nie odebrał paczek. Był jakiś zamiennik, choroba, coś. I cała robota, te 100 dni, to wszystko o jeden dzień przez taką błahostkę. Także nawet tutaj trzeba brać poprawkę.
Mieliśmy awarię plotera, skończył się to tusz. Mieliśmy awarię drukarki. No wiadomo, przy drukowaniu, ile tego było? Ponad 16 tysięcy kartek, większość dwustronnie, no to miało prawo coś tam paść, no ale na to jesteśmy przygotowani. Sam czas podpisywania się okazał wydłużony, bo inwestor zażyczył sobie podpisów na stronie tytułowej, na końcu opisu i na każdej stronie z rysunkami. Z tego wyszło kilka dni siedzenia i podpisywania. Uzgodniliśmy, że może być pieczątka z podpisem i tak dalej. Natomiast są takie sytuacje właśnie nieprzewidziane. Tak jak ten COVID, który no przy naszej pracy zdalnej i dostępie na serwer w ogóle nie miał przełożenia. Natomiast po stronie inwestora, po stronie klienta, decyzyjność, drukowanie, odbieranie przesyłek adresowanych na firmę, a pracownicy w domu siedzą, to powoduje różne komplikacje. To są te sytuacje nieprzewidziane, trzeba na to brać poprawkę. A teraz taka esencja, na co zwracać uwagę projektując serię projektów. Najważniejsze to się nie bać. Znaczy, obawa jest dobra, bo rodzi ostrożność i wymusza ostrożne planowanie, wymusza precyzyjną organizację. Także trochę bać się trzeba, ale no pain, no gain. Trzeba ryzykować, inwestować w ofertowanie, ryzykować. Ta oferta, akurat te 100 projektów, udało mi się zdobyć, mając tylko 2% różnicy przy następnej ofercie, która była przedstawiona przez innego oferenta. Te kwoty są w internecie widoczne. Nie tyle, a może i kwoty są, już nie pamiętam. Natomiast taki margines błędu był, 2%, i te miesiące zainwestowane w szkolenie zespołu, w miejsce i tak dalej, no poszłyby pewnie w jakiś inny kierunek, może inną sieć bym robił. Natomiast no pain, no gain. Trzeba ryzykować po to, żeby potem orać i dopiero na końcu zbierać owoce. Inna rzecz to, taka ważna podpowiedź, to mieć system na opisywanie plików, na strukturę folderów, na zapisywanie różnych danych, zdjęć na przykład, jak mają się nazywać, w jakim formacie, żeby to wszystko było zunifikowane. My to robimy tak, że mamy matrycę, na której mamy wszystkie bloki, tak, czyli meble. Mamy wszystkie grubości, mamy bloki tekstowe konkretne i z tych puzli składamy konkretny obrazek. Mamy już wszystkie zdefiniowane wydruki. To wszystko działa, no właśnie takie foremki są, że tylko bierzemy komponenty, kopiujemy nawet cały folder, który zawiera w sobie inwentaryzację, projekt, ustalenia, dane, PDF, DWG itd., itd., itd. I mając powtarzalność zarówno na serwerze, jak i w samym rysunku, każda osoba może w dowolnym momencie wejść, wiedzieć jak nawigować, wiedzieć gdzie uzyskać odpowiednie informacje, albo gdzie coś zmodyfikować, żeby nie zepsuć czegoś. To wszystko działa bardzo płynnie. Też taka podpowiedź, że w folderach warto zamiast samej nazwy dawać najpierw cyferkę, przez co możemy nawigować klawiaturą o wiele szybciej. Druga podpowiedź to w plikach konieczna jest cała nazwa, czy może nie tyle cała, co czytelna nazwa, co to jest. I data. Bez kropek oczywiście, bo to się potem chrzani, i bez polskich znaków, bo to też potrafi się wywalić. Ale dzięki temu wiemy, który plik jest ważny, a przede wszystkim inwestor dostaje PDF-y czy jakieś pliki, w których wie, co jest. I to bardzo ułatwia, i to jest też taka grzeczność, że nie piszemy AAA, wersja B, C, coś tam, tylko data, projekt, aranżacja, rzut podłogi, wersja druga. Zaczynamy od daty, od roku, miesiąc, dzień. Przez co nawet jak mamy trzy rysunki z tą samą nazwą,
Ta data nam się ładnie układa, rok, miesiąc, dzień. Praca zdalna. Praca zdalna wchodzi już w taką kategorię motywatory. Jak już wspominałem, powtarzalność rodzi znużenie. A znużenie powoduje dekoncentrację, zniechęcenie, szukanie innych tematów, szukanie innych zainteresowań itd., itd. A jeżeli jest zobowiązanie na jakąś serię, na jakąś powtarzalność, trzeba zachować trzeźwy umysł i bystre spojrzenie od początku, aż na kilka miesięcy po oddaniu, żeby szybko reagować na ewentualne uwagi, pytania, uzupełnienia itd. Nie może być momentu, że połowa zespołu się nudzi, że wydajność nam zaczyna spadać, że coś nie działa. Dlatego motywatory. I wypisałem tutaj dla Was motywatory. Podstawowe to dobra kawa, ale oprócz tego czasem dajemy sobie, jak zamawiam w sklepie internetowym, zamawiam całe zgrzewki, a to energetyków, a to zimnych kaw, a to jakichś owoców, a to jakieś przekąski, a to orzeszki, to było fajne i dużym powodzeniem się cieszyło. Nie jestem na tyle dużą, nie jesteśmy na tyle dużą pracownią, żeby stać nas było na kosze owoców i tak dalej cały czas. I też kiedyś to ćwiczyłem, że była miska z gumami do żucia, miska z owocami, soki i woda. I to wszystko schodziło błyskawicznie, ale nie miało przełożenia na nasze zadowolenie. Natomiast na nasze zadowolenie miał wpływ element niespodzianki. Że czasem przychodzę koło sklepu i kupuję tutaj mojemu zespołowi jakiś mały gadżecik, jakiś napój, ciasteczko, coś. I to samo każdy z nas w zespole to robi. I to jest fajne, to jest jakiś tam motywator. Inny motywator to jest zdefiniowany zakres obowiązków. Czyli wiemy, co chcemy, wiemy, co oczekujemy, chcemy czegoś więcej, no trzeba uzgodnić i wynagrodzić. Robiąc te 103 projekty, 100 projektów powiedzmy dla zaokrąglenia, były dwa dni, kiedy dwie osoby siedziały do 9 wieczorem, bo chciały. Natomiast tak każdy przychodził, robił swoje zadania i wychodził o 4, 5. W pracowni nie ma nadgodzin, nie ma potrzeby nadgodzin. Czyli pracujemy od do mniej więcej tyle czasu, ile chcemy, albo w domu, albo połowę tu, połowę tam, ale to jest motywator. Dobre wynagrodzenie, fajny zespół i atmosfera. No nie po to wychodzimy z domu, żeby było nam gorzej, wychodzimy, żeby było lepiej. Kolejna sprawa to jest świętowanie etapów. Świętowaliśmy setny plus, Salon Plusa. Świętujemy. Każda okazja to jest dobre. Mówię teraz do szefów zespołów czy do organizatorów. W budżecie trzeba uwzględniać taką pozycję. Mówiłem o umowie o prawach autorskich, ale umowa o poufności to jest coś innego i to jest bardzo ważna sprawa. To znaczy, że każdy zaangażowany w projekt ma dostęp do poufnych danych. One są zbierane umową z inwestorem, z klientem. I jeżeli ktokolwiek zgubi pendrive'a z projektem i to trafi w niepowołane ręce, czy narazi się jakimś spamem, czy mailem, czy złośliwym oprogramowaniem na utratę danych, odpowiadamy za to my jako organizatorzy procesu. Także umowa o poufności jest niezbędna, żeby scedować odpowiedzialność, którą mamy między inwestorem, na każdego członka zespołu. To dotyczy też naszego zabezpieczenia, to znaczy, że jeżeli mamy jakieś know-how i umiemy robić 10 projektów, 100 albo 1000, to ten know-how jest wartością, ten nasz przepis na sukces. I dobrze by było, żeby to zostało w danym domu, w danej pracowni, a nie żeby rozchodziło się z każdym wszędzie i no ta poufność jest tutaj dość istotna.
Powiedziałem o wzorach folderów, nazw, opisów i rysunków, żeby te wzory były i żeby były logiczne. No i ostatnia rzecz to jest szablony wiadomości. Warto, przy 100 projektach mamy dość dużo tych korespondencji. Mając szablon wiadomości, możemy zmienić tylko jakieś tam pole i szybciej działać. Także podsumowując, ja pokażę może, jak wygląda ten proces z mojej strony. Jak widzicie, to jest miszmasz. To jest dużo pól z różnych obszarów. One się nawzajem przenikają. Chcemy zrobić jeden projekt, spoko. Chcemy zrobić 10 projektów, zaczynają się schody, a przy większej ilości zaczyna się zabawa. I teraz, żeby nie zgubić rytmu, trzeba panować nad wieloma obszarami. I to ma swój urok, ja to lubię. Mam nadzieję, że ci, którym to jest pisane, też to polubią. Trochę się rozgadałem, ale no mam nadzieję, że owocny ten czas był. Zapraszam jeszcze raz do zadawania pytań. Możecie wysyłać pytania na mój mail, chętnie odpowiem. No i mam nadzieję do zobaczenia i usłyszenia następnym razem.